O patriotyzmie, służbie, ochronie granic, łączeniu funkcji społecznych, przyrodniczych i gospodarczych, historii munduru leśnika, aktywistach, wycince, Zielonym Ładzie dzisiaj opowie leśnik, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krośnie, Jan Mazur. Serdecznie witam. Dziękuję za zaproszenie. I przywiozłem kilka prezentów. A to my również dziękujemy za przybycie. Rozmawialiśmy przez telefon i mówił pan, że zginął panu notatnik. Chciałbym wręczyć książkę służbową. Tam jest kalendarz leśnika. Ustawa o lesie. Patrząc na programy, które państwo przygotowujecie, przywiozłem również replikę pierwszej lampy, jaką stworzył pan Łukasiewicz. Przyjmijmy to, że to jest kaganek oświaty. Proszę bardzo. No i trudno by było nie przyjechać do Trwala z kaganek oświaty. Z atrybutem, jakim jest taka męska mała siekierka. Piękna. Super, dziękujemy bardzo. To jeżeli wiedza nie będzie komuś wchodziła do głowy w sposób odpowiedni, nie będzie się chciał uczyć, to można to wtedy siekierka jej użyć. No my również mamy tutaj małe gifty. Tutaj jest taka puszeczka grzybów dla leśnika z naszego sklepu Rarytasy Drwala, gdzie sprzedajemy nasze rzemieślnicze produkty krajowego pochodzenia. Tylko. Dziękuję bardzo. Jak to się stało, że został pan leśnikiem? Prawdę mówiąc, nie miałem najmniejszego dylematu, jaki zawód mam wybrać. Z czego to wynika? Ano wynika to z tego, że mój dziadek, który nazywał się również Jan Mazur, kończył Wydział Lasowy Politechniki Lwowskiej. Był leśniczym do 1939 roku w Starzawie. Później oczywiście napad Sowietów na Polskę, musieli uciekać. Już wtedy mój ojciec był na świecie, miał jeden rok. Potem dziadek tworzył nadleśnictwo Nowy Żmigród, oddział Akowski, czasy wojny, to może później chwilę opowiem o tym. Natomiast mój tato też był leśnikiem, kończył Wydział Leśny SGGW, był nadleśniczym, również w nadleśnictwie Nowy Żmigród, a ja, jak się urodziłem w Krośnie, w szpitalu, przywieziono mnie do nadleśnictwa, w związku z tym nie miałem innego wyjścia, chociaż moja babcia namawiała mnie na inny zawód. Mama mówiła, może zostaniesz lekarzem. A ojciec mówił, chodź synu, jedziemy na polowanie. Ale w pana głowie nie było jakiegoś takiego zakiełkowanej myśli, że jednak coś innego niż ten las? Nie. Tylko, to tak od siebie też? Ja martwiłem się tylko o jedną rzecz. Kiedyś inaczej wyglądało kształcenie w szkole średniej, matura. Po zdaniu matury najważniejszym egzaminem był egzamin wstępny. W momencie, kiedy jechałem pociągiem do Warszawy na egzaminy wstępne, przeszła mi taka myśl przez głowę, co będzie, jak się nie dostanę? Co będę robił? A nie było dwuletnich szkół pomaturalnych leśnych. W związku z tym musiałem zdać ten egzamin, musiałem skończyć te studia i musiałem pracować w tym zawodzie. I muszę powiedzieć, że nie ma nic piękniejszego, jeżeli robi się to, co się kocha i się jeszcze z tego można utrzymać. Czyli od początku było wiadomo, kim pan zostanie. Nie było innych myśli rodzinnie, w mojej i wewnętrznie. No tak, tak. No dobrze, tak już jesteśmy przy tym dziadku i tych Akowcach, bo ja tam byłem u was, się trochę rozglądałem, też tam słyszałem historię, że jak faktycznie ci Sowieci najechali i inni też, najeźdźcy, to pierwsze, co robili, tak, to mordowali leśników. Mordowali elity. Mordowali elity. Leśnicy do tych elit należeli. Bardzo wielu leśników zginęło w Katyniu. Później ci, którzy zostali przez cały czas okupacji, myślę, że taką ambicją każdego dowódcy oddziału akowskiego
było to, żeby w jego szeregach był leśnik, który znalazł, ba, w leśniczówkach ci partyzanci niejednokrotnie mieli schronienie, punkty kontaktowe. Stąd też wielu leśników zginęło podczas tych walk partyzanckich. Jednak zawsze to była elita oddana Polsce, a przede wszystkim no, byli to ludzie, którzy ponad wszystko działali na korzyść lasu i dla dobra lasu. A dzisiaj trochę się proporcje chyba odwróciły. Myślę, że innego rodzaju walka jest, co? Myślę, że nie do końca, bo już patrząc na okres powojenny, no wystarczy popatrzeć na jedną rzecz, na kilka cyfr. W wojnie oszacowano zasoby lasów, drewna w lasach, zasobność tych drzewostanów na 0,9 miliarda metrów sześciennych. Dzisiaj te zasoby wynoszą 2,5 miliarda metrów sześciennych. A od 1945 roku do dziś, czy tam do kilku lat wstecz, sprzedaliśmy 1,5 miliarda metrów sześciennych drewna. Czyli można ten las użytkować, można korzystać z jego zasobów i dbać o to, żeby ten las trwał. I tak to się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o leśników, zawsze ci leśnicy są oddani, są patriotami, są oddani Polsce, ale poprzez właśnie służbę dla przyrody, dla lasów państwowych. No, lasy państwowe zaczynamy obchody stulecia istnienia lasów państwowych. Pierwszym dyrektorem lasów państwowych 100 lat temu został Adam Loret, notabene pochodzący z Jasła. A ja pochodzę z Nowego Żmigrodu, czyli 16 kilometrów dzieli te dwie miejscowości. Zginął pierwszy dyrektor lasów państwowych w nieznanych okolicznościach, oczywiście na wschodzie. Oczywiście na wschodzie. Nieznane są jego losy. Z tego, co pan mówi, to znaczy, że przed wojną to ta wycinka była dużo większa niż teraz. I tego lasu było mniej. Tak by wychodziło. Oczywiście, że tak. Wynikało to, nikt nie mówi. Wynikało to z wielu rzeczy. Przede wszystkim sprawa własności. Dzisiaj lasy w 80% są lasami państwowymi. Tylko 20% lasów w Polsce to lasy prywatne. Przed wojną były to przede wszystkim lasy prywatne. Różnie gospodarzyli właściciele tych lasów. Z reguły mieli służbę leśną, służbę łowiecką, umundurowaną, wyposażoną w broń długą. Natomiast niektórzy byli światli. Można powiedzieć, że te osoby tworzyły taką organizację jak Galicyjskie Towarzystwo Leśne, a później Polskie Towarzystwo Leśne. Te organizacje zaczęły mówić o tym, że nie tylko pobór masy, nie tylko pozyskanie drewna, ale również trzeba myśleć o zachowaniu ciągłości i trwałości tego lasu, czyli odnawiać te drzewostany, w zależności od tego, jakie one mają właściwości przyrodnicze, czy należy je sadzić, bo to są gatunki światłożądne, na siedliskach borowych, tak na przykład sosna. I wtedy pozyskujemy ją z rębami zupełnymi, orzemy daną powierzchnię, sadzimy następne pokolenie. Natomiast drzewostany jodłowe, bukowe, to drzewostany, które zostały jak gdyby stworzone przez naturę do odnowień naturalnych. I tylko, nawet jest takie powiedzenie, prapra dziadów, prapra leśników, że jodłe buka odnawia się siekierą. Co to oznacza? Poprzez umiejętne cięcia. Wtedy, przed wojną, jeszcze trzeba powiedzieć, nie było takich zasad, jak są dzisiaj. Nie było mowy o zrównoważonej gospodarce leśnej. Liczył się tylko zysk. O tym za chwilę powiem, ale jak to wyglądało? Po prostu pozyskiwano drewno,
sprzedawano, to był zysk po odliczeniu kosztów tego pozyskania właściciela. Dzisiaj tak nie jest, patrząc na zrównoważoną gospodarkę leśną, gdzie to, co uzyskamy ze sprzedanego drewna, a to drewno właściwie jest produktem ubocznym wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych we wcześniejszych fazach rozwojowych drzewostanu, czy nawet w rębniach, czy prowadniach, jak to dawniej nazywano, są ściśle określone cele i to ma prowadzić do zachowania ciągłości i trwałości lasu, żeby przyszłe pokolenia odebrały w dziedzictwie od nas las w stanie niepogorszonym. Patrząc jeszcze na ten czas powojenny, mówiłem 9 miliarda metrów sześciennych drewna zdewastowanego. Przecież przetaczały się walki, boje i gdzieś te odłamki, gdzieś te pociski się lokowały w tych drzewostanach, w tym drewnie. Stąd ogromne problemy. Jeszcze jako dziecko pamiętam, jak z tatą jeździłem do zakładu drzewnego w Żmigrodzie i stale były reklamacje na drewno poszczelane. U ojca w biurze był pojemnik, gdzie były złożone odłamki wyjmowane z tego drewna. Ile pił zostało zniszczonych w tym tartaku, to trudno powiedzieć, ale Nowy Żmigród leży u wylotu Przełęczy Dukielskiej. Tam były naprawdę spore walki w czasie II wojny światowej. I tak jest w całej Polsce. To drewno poszczelane, jeszcze dodam, ono jest drewnem jak gdyby pozaklasowym. Jeżeli odbiorca decyduje się na zakup takiego drewna, no to wiadoma sprawa, że cena tego drewna jest znacznie niższa, ale niebezpieczeństwo i koszt przerobu takiego drewna jest ogromny. Mnie się takie pytanie nasuwa. No, jesteśmy w tych czasach przedwojennych, jeszcze jestem właścicielem ziemskim, mam ten swój las, no i sobie go tam rąbię. No i przychodzi taki leśnik, mi zaczyna opowiadać jakieś kocopoły, żebym nie tylko rąbał, ale też sadził i wymyśla mi tam i zaczyna, jeszcze ma namaszczenie państwowe, no i zaczyna mi układać życie u mnie w polu. Czy to nie aby rodzaj aktywizmu na tamte czasy? Nowoczesne czasy? Nie do końca, dlatego że ci leśnicy byli pracownikami tego właściciela. Mnie się tu nasuwa troszkę inne, bardziej takie dosadne i bardziej śmieszne porównanie. Właściciel wyjeżdża sobie do Paryża, przegrywa majątek, wraca, wzywa leśniczego czy leśników, mówi: panowie, muszę ten majątek odrobić. Oczywiście nie mówi o kwocie, ale pozyskujemy. Przecież to widać, to tylko trzeba popatrzeć, poczytać trochę z literatury z tamtych czasów, z czasów wojny, przecież to samo robili Niemcy w Puszczy Białowieskiej, w górach wyjeżdżały przecież pociągi surowca drzewnego na zachód. Wtedy nie było mowy o drzewostanach wodochronnych, glebochronnych, o zachowaniu ciągłości, trwałości lasu. O tym zaczęło mówić dopiero Galicyjskie Towarzystwo Leśne, potem Polskie Towarzystwo Leśne. Ci właściciele ziemscy się zbierali. Proszę sobie wyobrazić, że trzon Towarzystwa Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego stanowili właściciele ziemscy. Tam tylko kilku było leśników właśnie po wydziale lasowym na Politechnice Lwowskiej. Widziałem taki protokół z takiego wyjazdowego posiedzenia Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Jechali linią kolejową Lwów-Wiedeń. Zatrzymali się w Siankach, w majątku Rubinsteinów. Drzewostany zdewastowane. Wycinane całe stoki. Fabryka mebli giętych. Drewno na opał upalane, był cały Lwów drewnem z obecnego dzisiejszego nadleśnictwa stuposiany. Część tego drewna wyjeżdżało do
do Wiednia już w postaci wyrobów. I tam jest zapis, że zwrócono uwagę właścicielom na to, aby zadbali o odnowienie tych powierzchni. No cóż powiedzieć, wtedy liczył się tylko zysk. Dzisiaj jest trochę inaczej. Dlatego, że Lasy Państwowe, które funkcjonują od 100 lat, nie mają osobowości prawnej. Jest to Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Nie jesteśmy ani spółką, ani przedsiębiorstwem. I to ma kluczowe znaczenie z jednego powodu. Jeżeli bylibyśmy przedsiębiorstwem bądź spółką, czym się charakteryzuje, jaki wskaźnik jest najważniejszy w przedsiębiorstwie czy spółce? To zysk. Jeżeli by tego zysku nie było, mogliby się na przykład odbiorcy drewna dokonać zmowy i powiedzieliby, nie kupujemy po takiej cenie. No to my mamy swoje stałe koszty. Utrzymujemy infrastrukturę, utrzymujemy ludzi, musimy odnawiać sztucznie w tych drzewostanach właśnie światłożonnych sosna na siedliskach borowych, bo w drzewostanach jodłowo-bukowych no, przygotowujemy glebę, czy w wyniku zrywki ta gleba jest przygotowywana i tych kosztów takich wielkich nie ponosimy. Te drzewostany są odnawiane w sposób naturalny. Ale pytanie jest takie, jeżeli zabraknie pieniędzy, to co? To tniemy więcej. Odbiorcy znowuż powiedzą, że za drogo obniżą. Prawo podaży popytu zacznie działać. W związku z tym nie ma kontroli, nie ma tej ochronnej funkcji lasu, że tniemy tylko i wyłącznie taką ściśle określoną masę, jaka jest zapisana w planie urządzania lasu. Wtedy przed wojną tego nie było. Liczył się tylko zysk. Żnęli wszystko. Generalnie do końca też można powiedzieć, że nie było tak tragicznie. Dlaczego? Bóg, cenny dąb, oczywiście był hodowany. Przykład Sieniawa, nadleśnictwo Sieniawa to był taki ośrodek nauk leśnych. Tam profesor Suchecki zakładał swoje powierzchnie. Natomiast w górach jeszcze w dawniejszych czasach jodłę szanowano, pielęgnowano, popierano poprzez cięcia, ale hodowano po to, że to była ich cegielnia. Z tego budowano domy. Ktoś może nie wierzyć w słowo pisane, w mapy, bo one były rysowane. Po raz pierwszy publicznie o tym mówię. Udało nam się dotrzeć do zdjęć lotniczych Luftwaffe z 1944 roku. Przygotujemy materiał, który jak gdyby zada kłam ludziom, którzy mówią o Puszczy Karpackiej. Puszcza Karpacka to jest takie niedoścignione marzenie wielu ludzi do właśnie takiego tworu. Puszcza Karpacka może była w XII wieku, kiedy przed osadnictwem ludzkim. Tamten teren był terenem najbardziej zaludnionym w Polsce. I sobie proszę wyobrazić, jeżeli wybudowano 200 kilometrów kolejek wąskotorowych, którymi dowożono drewno do tartaków, fabryki mebli giętych, fabryki beczek i później do stacji przeładunkowej kolei Lwów w Wiedeń. Do 1829 roku lasy było jeszcze na terenie Galicji 44% tak zwanych królewszczyzn i dóbr stołowych. Można w pewnym stopniu powiedzieć, że to były lasy społeczne. Trudno mówić o państwowych, ale społeczne. Jaki jest dowód na to? A ono serwituty. Ludzie mogli korzystać z tych lasów właśnie poprzez te serwituty, czy drewno na opał, chrust, który dzisiaj jest tak prześmiewany. To spowodowało taką sytuację, że Galicja z powodu braku środków finansowych do końca XIX wieku sprzedała te lasy. Sprzedała te lasy za bezcen z
spółką niemieckim, niemiecko-żydowskim, żydowskim. I w spółce się liczy tylko jedna rzecz. Zysk. A co jest na tych zdjęciach Luftwaffe? Wsie, domy, pola. Widać, gdzie był las wtedy. Porównując na przykład z Geoportalem dzisiaj, to można porównać, jak to wygląda. Lesistość terenu Podkarpacia wzrosła od czasu wojny o 50%. O 50%. Proszę sobie wyobrazić, że nadleśnictwa górskie, lutowiska, Stuposiany, Cisna, Baligród, ich lesistość była o 50% mniejsza. W Stuposianach to już jest ewenement. Szacowana lesistość obecnie, w obecnym planie urządzenia lasu, to jest 98%. A było około 40% przed wojną. I dziś my tam musimy w górach chronić przestrzenie otwarte. Jak chronić? Ano poprzez użytkowanie tych przestrzeni otwartych, poprzez wykaszanie, walkę z sukcesją naturalną. Jeżeli ktoś nie wierzy, że ta sukcesja działa, to proszę pojechać do Mucznego, popatrzeć na Bukowe Berdo i zobaczyć, jak to Bukowe Berdo zarasta. Przecież Park Bieszczadzki był utworzony po to, żeby chronić to piętro subalpejskie, obserwować procesy naturalne. Za chwilę Połonin. Połonin, przynajmniej Bukowego Berda, może jako takiego nie będzie. Może tak, byłem w Mucznym tydzień temu i z przerażeniem. Pracowałem tam 20 lat, miałem taką wyznaczoną granicę i obserwowałem, jak te zakrzaczenia się posuwają w górę, ale po tych zakrzaczenia zmieniają mikroklimat, wchodzą gatunki inne, już lasotwórcze, i tak to się w ten sposób podnosi granica lasu, bo nie ma na świecie terenu, gdzie granica lasu by była na poziomie 900 czy 1000 metrów nad poziomem morza. Z reguły to jest 1600, 1700, 800. Tak to wygląda. A jak taki zwykły, szary człowiek za pomocą internetu, bo dzisiaj wszyscy tak weryfikują informacje, może sobie zrobić takie porównanie na przykład tej gospodarki leśnej w Parku Narodowym, bo u was jest Bieszczadzki Park Narodowy, tak? Tak. I tego, jak wy obok gospodarzycie tym lasem, nie? Jest różnica? Można to jakoś zobaczyć, sprawdzić i tak dalej, żeby samemu zweryfikować takie informacje? Bo to cały czas jest ta narracja taka, że te drzewa może powinny sobie tam gnić, sobie tam robić to podłoże i tak dalej. A tutaj z drugiej strony, gdzie nie ma tego narodowego parku czy parku jakiegoś, no to cały czas tylko wyjeżdżają za samochody z tym drzewem. Tak to wygląda. Ja mówię tak, jak to wygląda, bo tak jak tutaj żeśmy mówili, pan jest trochę w innej bańce, nie? Tej bańce tego lasu, leśników, lasów państwowych i tak dalej, nie? Taki zwykły użytkownik lasu, który sobie jedzie na rower raz w miesiącu, czy raz w tygodniu, on widzi totalnie co innego. Zdaję sobie z tego sprawę. Jeszcze poczyta później w tych swoich aplikacjach w telefonie różne portale, nasze i nie nasze, i tych wszystkich dziwnych ludzi, no to daje to do myślenia. No i to trzeba tak do tego podejść. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast ja się czuję młodo, ale pracujesz w lasach 36 lat. I pamiętam czasy, po dawnym Arłamowie, po ośrodku łowieckim Urzędu Rady Ministrów w Mucznym, gdzie zresztą Bieszczady słynęły z łowiectwa, słynęły z ogromu i potęgi jeleni, które czyniły ogromne szkody w uprawach leśnych i młodnikach. Do poziomu takiego, że na przykład w nadleśnictwie Bircza nie było odnowień. To jest tak, jakby w populacji człowieka nie było dzieci. Nie byłoby ciągłości, jeżeli chodzi o zachowanie trwałości i ciągłości lasu. Leśnicy, kilka pokoleń leśników walczyło z tym. Opracowaliśmy różne sposoby, różne metody. Ograniczyliśmy troszkę rozmiar, ilość zwierzyny płowej, która te szkody
powodowała, ale nie do końca. Ta zwierzyna musi być, las musi być żywy. Ale o tym może dalej. My jesteśmy nastawieni na to, żeby drzewostan jodłowy, bukowy, on ma być wielowiekowy, wielopiętrowy, szczególnie jodłowy, bo bukowy raczej starodrzew i pod spodem młode pokolenie. Gospodarujemy rębnią, prowadnią 4D. Na czym ona polega? Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy zabieg ma ściśle określone cele. I tak jak w trzebieży później mamy za zadanie poprawić warunki wzrostu jeszcze tym drzewom, które zostaną do tego okresu dojrzałości, do tych 110 czy 120 lat. Co się wtedy dzieje? Przecinamy taki drzewostan, stabilizujemy go jeszcze, usuwamy domieszki niepożądane, poprawiamy stan sanitarny takiego drzewostanu. Do niego, do koron dociera więcej światła. I taki drzewostan, oczywiście w cudzysłowie, sobie myśli, coś się dzieje. Coś się dzieje. Instynkt zachowania gatunku. Instynkt zachowania gatunku. Największy instynkt w świecie ożywionym. I zaczyna obrazać. Światło dociera w pełni do koron i taki drzewostan zaczyna obrazać. To się dzieje już w trzebieżach późnych, w ostatniej fazie trzebieży późnych. Już się gdzieś inicjuje odnowienie naturalne. Wchodzimy w fazę prowadni, czyli rębnia w drzewostanach, rębnia 4D ma tak zwany okres odnowienia. To jest od 40 do 50 lat. Nie znika las od razu. Tak jak w przypadku sosny na nizinach, gdzie się usuwa zrębami zupełnym zrębem 4 hektary lasu, orze się, sadzi się sosnę. Nie, ten las tam nie znika. Usuwa się te drzewa, które przeszkadzają temu młodemu pokoleniu, które już powstało w trzebieżach. A jeżeli nie, to inicjuje się dalej. I przez ten okres 50 lat, po zdjęciu tego drzewostanu macierzystego, ma już być drzewostan pod spodem, który ma 40-50 lat. I tak jest. I taka jest różnica, jeżeli ktoś pójdzie do parku i wraca. W parku nie ma nic. U nas są już drzewostany w różnych fazach rozwojowych. Czy to trzebieżowe, czy to powiedzmy przebudowy drzewostanów na gruntach porolnych, bo o tym trzeba jeszcze powiedzieć. W kontekście tych zdjęć lotniczych, to były pola uprawne. W związku z tym leśnicy musieli posadzić tak zwany przedplon. Co to oznacza? Gleba rolnicza jest inna od gleby leśnej, a przede wszystkim z jednego powodu. Nie zawiera grzybów mikoryzowych. I jeżeli posadzimy przedplon, to jego zadaniem, na przykład sosna, jej okres dojrzałości to jest 100 lat, i tak jest przyjęty wiek rębności w wielu nadleśnictwach dla sosny. Ale jako przedplon posadzona, ją pozyskujemy wcześniej, bo to nie jest siedlisko dla niej, ona ma duże przyrosty, ale jej zadaniem jest to, żeby tam sprowadzić grzyby mikoryzowe, żeby przebudować tą glebę. Przecinamy taką sosnę, sadzimy jodłę, buka. I to jest jedyna rzecz w górach, gdzie wprowadzamy odnowienie, młode pokolenie sztucznie, czyli sadzimy. I teraz pytanie takie, na pewno by ktoś mógł zadać. Co to jest ten przedplon i po co? Mówiłem o grzybach mikoryzowych. Jeżeli te grzyby już są, biorą od drzewa wodę, sole mineralne, substancje odżywcze, a co dają drzewom? Antybiotyki. I powodują, że ten drzewostan jest zdrowszy, odporniejszy i tak dalej. Oczywiście, że mówiłem o tym, że zabiegi, że pozyskanie jest to produkt uboczny, drewno z pozyskania jest produktem ubocznym wykonywanych zabiegów. No dobrze, na czym to polega? Znowuż prawa przyrody, fototropizm, pogoń za światłem. Jeżeli w takich przebudowach drzewostanów na gruntach porolnych sadzimy 7 tysięcy sztuk jodły, a w odnowieniach naturalnych w drzewostanie jodłowym jest kilkanaście milionów
małych jodeł, to w czasie, kiedy ten drzewostan będzie dojrzały, na powierzchni jest 250-300 drzew. Co się stanie z tymi pozostałymi? Jeżeli one są małe, to je pielęgnujemy, poprawiamy warunki wzrostu tym drzewom najlepszym, usuwamy niepożądane domieszki, chwasty. Później, jak ten drzewostan zacznie gonić do góry w wyniku tego fototropizmu, co by się mogło stać, jakbyśmy tam nie weszli, nie ustabilizowali tego drzewostanu w odpowiednim momencie? Ten las byłby jak ołówki, cienki, wyciągnięty do góry. I wtedy pierwsza okiś, pierwszy wiatr jest w stanie go przewrócić.